prosta, intensywnych przygotowań. Już jutro w Wigilię Bożego Narodzenia blisko 4000 paczek świątecznych wyjedzie do potrzebujących na terenie całego województwa. To już druga mobilna, metropolitalna Wigilia dla samotnych organizowana przez Fundację Wolne Miejsce. To covidowa rzeczywistość zadecydowała, że kolejny rok z rzędu wolontariusze fundacji nie spotkają się przy wspólnym stole, by w sposób tradycyjny świętować Boże Narodzenie. Nic nie stanęło jednak na przeszkodzie, aby świąteczne paczki trafiły do tych, którzy tego wsparcia potrzebują. My byliśmy przygotowani nawet na większą ilość, ale tyle osób skorzystało z tej pomocy. To dobrze, że mniej osób korzysta. To znaczy, że nie jest tak dużo osób, które potrzebują aż tak bardzo tej naszej pomocy w tej swojej samotności. W takiej paczce przede wszystkim jest cała kolacja wigilijna. Jest barszczuszkami, są karpie smażone, pierożki oczywiście, sałatki śledziowe. W tym roku bardzo ciekawe sałatki śledziowe, bo z zasadą zero waste, czyli nie marnowania. I tak na przykład buraki, które znalazły się w sałatce śledziowej, wykorzystano po wcześniej ugotowanym czerwonym barszczu. To dla organizatorów ważne, by nie marnować produktów, których niemal hurtowe ilości potrzebowano do przygotowania posiłków. Około 100 tysięcy pierogów, 100 tysięcy uszek, 3 tony karpia, 3 tony buraków, do tego około tony marchewki, więc te ilości są naprawdę imponujące. Na ten moment oczywiście najbardziej skupiamy się na pakowaniu, ze względu na to, że już część dań jest gotowych, dogotowujemy resztę, no i zostaje nam przede wszystkim pakowanie, żeby wszystko mogło wyjechać szczelnie, hermetycznie zamknięte, gotowe do spożycia w domu. Rozwożenie świątecznych paczek przez wolontariuszy rozpocznie się o godzinie 8 rano. Fundacja Wolne Miejsce apeluje, że ręce do pracy są nadal potrzebne. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do grona tych, którzy jutrzejszego dnia podarują drugiemu człowiekowi nie tylko paczkę, ale i uśmiech, wciąż można zgłaszać się do organizatorów. Wolontariusze będą przychodzić, będą mieli przydzielone przez nas trasy. Każdy mniej więcej, staramy się tak, żeby miał teren, który zna, żeby to szybko poszło. Przydzielamy tyle punktów, ile dana osoba jest w stanie zrobić. Także jeśli ktoś deklaruje, że może jeździć cały dzień, to chętnie. Jeśli tylko kilka punktów, no to oczywiście również jest to dla nas ogromna pomoc. A żeby za tę pomoc podziękować, o godzinie 12 odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowe wolontariuszy z organizatorami i władzami miast, które zaangażowały się w tegoroczną akcję. Wigilia dla samotnych nie mogłaby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie kilkuset osób każdego dnia. Wolontariuszy, uczniów szkół gastronomicznych i darczyńców. A to wszystko od serca dla serca. Fatima Orlińska, Silesia Flash. Dziś w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz z rzeszą kolegów został pożegnany Andrzej Rospłochowski, legenda Solidarności, sygnatariusz tzw. porozumień katowickich z 11 września 1980 roku. Się bardzo podobał jako człowiek, dbał o ludzi, dbał o klasę robotniczą i bardzo był szanowany. No, był wspaniałym człowiekiem, znałem go trochę osobiście. No bardzo żal, że tak odszedł. Zawczasu. Andrzej Rospłochowski został dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział osobiście premier Mateusz Morawiecki. Jak mówili nasi rozmówcy, o zasługach Rospłochowskiego dla walki o wolną Polskę powinno uczyć się kolejne pokolenia. No był bezapelacyjnie liderem, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, liderem, których dzisiaj brakuje. Prawdziwym związkowcem i przede wszystkim człowiekiem, patriotą. Człowiekiem, który patrzył na wszystko z biało-czerwonej perspektywy i to dosłownie. Ja pamiętam, jak na niego reagowali komuniści i sowieciarze. Byłem tutaj wszystko z bliska obserwowałem, byłem z Katowic tutaj. Byłem młodym chłopakiem, 20 parę lat. Podziwiałem go, jego odwagę. Aż szkoda, że tak mało ludzi wie. Zna jego biografię. Andrzej Rospłochowski zmarł w wieku 71 lat i spoczął na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Dokładnie tydzień temu rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. I o ile w pierwszym dniu zainteresowanie szczepieniami było tak duże, że niektóre punkty rozpoczęły szczepienia kilka godzin przed planowanymi, tak dziś tendencja jest zauważalnie spadkowa. Dla przykładu w Sosnowcu początkowo szczepiono 100 dzieci dziennie. Rzeczywiście zwiększyliśmy ilość godzin pracy lekarza. Praktycznie rzecz biorąc od 10 już szczepimy dzieci do godziny 19. W ostatnim czasie no, już obserwujemy troszeczkę mniejsze zainteresowanie i tych dzieci szczepimy około 60-70 dziennie. Także w chwili obecnej nawet nie trzeba się już zapisywać. Można przyjść z dzieckiem po prostu z marszu i zapisujemy i szczepimy wszystkich chętnych.
Do tej pory w punkcie szczepień na Wawelu w Sosnowcu zaszczepionych zostało około 600 dzieci, a punkt przygotowany jest na dużo więcej. Nieco inaczej sytuacja wygląda w Tychach, gdzie najbliższy termin na szczepienie dzieci to 8 stycznia, a przed wizytą należy się zarejestrować. Na każdy wyznaczony dzień szczepień przeznaczonych jest 200 dawek szczepionek. W tej chwili jesteśmy po pierwszej partii szczepień, tam było zaszczepionych gdzieś około 30 tych dzieci, a w związku z tym, że to zainteresowanie jest nieporównywalnie mniejsze do zapotrzebowania na szczepienie dla dorosłych, to doszliśmy do wniosku, że ustawimy te szczepienia w weekendy, w soboty, bo to jest najwygodniejsze też ze względu na to, że dzieci z rodzicami muszą się zgłaszać na te szczepienia. Z kolei duże zainteresowanie szczepieniami dzieci w Chorzowie spowodowało, że już w przyszłym tygodniu zostanie tam uruchomiony pierwszy miejski punkt szczepień ze specjalnie wyznaczoną strefą dla najmłodszych pacjentów. W Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie ten punkt szczepień dzieci będzie zlokalizowany oczywiście w szpitalu, w tej części dziecięcej przy ulicy Truchana. Tam w poradniach przyszpitalnych jest zlokalizowany już taki punkt, w którym będą wykonywane szczepienia. Te szczepienia ruszą 28 grudnia, czyli praktycznie od razu po świętach. Mamy dostać szczepionki, ma być wszystko gotowe. Na stronie szpitala podany jest numer specjalnie uruchomionej infolinii, pod którym można rejestrować dzieci na szczepienia. Będą one odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 16. Łącznie we województwie śląskim działa ponad 200 punktów, w których najmłodsza grupa wiekowa pacjentów może przyjąć szczepionkę. Były skarbnik starostwa powiatowego w Będzinie ma nadal przebywać w szpitalu po tym, gdy jeden z jego współpracowników powiadomił policję o samobójczych myślach mężczyzny. W tle natomiast sprawa uchwały budżetu starostwa na rok 2022 i nieścisłości finansowych w prowadzonych inwestycjach, o których skarbnik miał informować nie tylko swoich przełożonych. 15 grudnia skarbnik starostwa Tomasz Z. miał poinformować zarząd powiatu o nieścisłościach w inwestycjach powiatowego zarządu dróg z siedzibą w Rogoźniku. Chodziło o remont ulicy Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach, gdzie 300 metrów drogi miało kosztować prawie 700 tysięcy złotych. Potem 17 grudnia do mężczyzny zapukali policjanci. Wychodzimy. Woda masz tam. Na nagraniu widać dokładnie, jak policjanci proszą mężczyznę o udanie się do szpitala wraz z wezwanymi na miejsce ratownikami medycznymi. Mężczyzna w momencie, kiedy nie chciał iść do karetki policjanci za pomocą siły fizycznej wyprowadzili tego mężczyznę. Mężczyzna tutaj właśnie w karetce został doprowadzony do tego szpitala i lekarz tutaj prowadzący podjął decyzję tutaj o poddaniu konsultacji. Od tego czasu Tomasz Z. przebywa w szpitalu. 20 grudnia, czyli 3 dni po zdarzeniu, skarbnik decyzją radnych powiatu został odwołany ze swojej funkcji. Rolą zarządu powiatu oraz jego przewodniczącego, czyli starosty będzińskiego, jest zapewnienie jak najlepszej realizacji budżetu, zarówno tego bieżącego, jak i przyszłorocznego. Aby zapewnić takie funkcjonowanie budżetowi, została podjęta taka decyzja. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, mężczyzna podobne problemy miał przejawiać, piastując podobne stanowisko w innej publicznej instytucji w Będzinie. Kopcenie będzie nielegalne. Już tylko kilka dni zostało do wejścia w życie uchwały antysmogowej. Przepisy mają położyć kres używaniu najbardziej przestarzałych pieców. Faktycznie ten rok jest w województwie śląskim rekordowy pod względem składanych wniosków, zwłaszcza jego końcówka. Od początku listopada widzimy bardzo duży wzrost zainteresowania, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wsparcie dotyczące wymiany źródeł ciepła. Na chwilę obecną miasto Katowice przyjęło już ponad 2000 wniosków, to są same wnioski. Systemów grzewczych, które są w tych wnioskach zawarte, będziemy jeszcze liczyć, natomiast już widać, że jest to około 50% wzrost zainteresowania. Żeby nowe przepisy miały sens, trzeba wyłapywać przypadki korzystania z kotłów starszych niż 10 lat lub takich, które nie posiadają tabliczki znamionowej. Powinno się zapukać do drzwi każdego, kto nie wymienił starego pieca. Jednak będzie to praco i czasochłonne. Ma to robić Straż Miejska, ale nie wszędzie się da. Docelowo będziemy prosić policję o to, żeby w tych przypadkach skrajnych, kiedy nie możemy tego zrealizować z powodu braku kadrowego, taka pomoc powstała. Największym na pewno problemem będą te gminy, które nie mają straży gminnych, mają jednoosobowe wydziały ochrony środowiska. Tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, ponieważ będzie to wymagało albo zatrudnienia zewnętrznego kontrolera, albo poproszenia kogoś z zewnątrz, żeby fizycznie takie kontrole prowadził. Kolejnym problemem może być to, że prognozowane wzrosty cen gazu, który dla wielu osób jest alternatywą dla węgla, odstraszają zamiast zachęcać do zmian. Rosnące ceny nośników energii prawdopodobnie mogą spowolnić ten trend, ale tego się nie zatrzyma, bo to jest proces, od którego po prostu nie uciekniemy. Jak chcemy być zdrowi, po prostu musimy zmienić sposób ogrzewania naszych domów,
innego sposobu niż odchodzenia od węgla po prostu nie ma. Jak szybko powietrze uda się w ten sposób oczyścić, tego nie wie nikt. Na pewno uchwała antysmogowa zachęciła wiele osób do wymiany starego pieca. Jednak natychmiastowej poprawy nikt się nie spodziewa. 1 stycznia będzie końcem jednego i początkiem kolejnego etapu.